Prosiliście, no to macie, moi drodzy. Na Paleonstyle są trzy nowe koszulki o trzech różnych kolorach: czarna, niebieska oraz zielona. Widzowie, jeżeli jeszcze nie macie ich w swojej kolekcji, bo dopiero wyszła teraz, kupujcie póki cieplutkie. Macie link w opisie, zapraszam. Moi drodzy, jest noc, a to oznacza, że możemy iść na Palionowo. W sensie, totalnie nie możemy. Ja dzisiaj robię totalne ryzyko i będę chciał zamieszkać pod Palionowem, gdzieś się wbudować, gdzieś tam gdzieś do wody wejść i cokolwiek zrobić. Moi mili, na serwerze mamy Bzyka, Hejtera oraz Yetiego. Jak wiecie, Bzyko już prawdopodobnie jest pod kontrolą Hejtera, a Yeti jest już pod totalną kontrolą Hejtera i jest jeszcze Hejter, także widzowie, jeżeli ktoś z nim mnie zauważy, to Hejter prawdopodobnie usunie Palionowo. Tak już mi powiedział, że jak wrócę tutaj, wrócę na Palionowo, to po prostu usunie je i bez żadnych... Nie wiem, bez niczego, po prostu usunie. Dobra, nieważne, widzowie, ale ja tam chcę iść. Chcę mieć pod nadzorem jeszcze, widzieć, co tam się dzieje. Nie dam rady po prostu wewnętrznie, nie dam rady żyć tutaj, patrzeć na jego twarz tutaj, nie mam ochoty budować nowego miasta, to jest moje. Ja muszę patrzeć, co tam się dzieje, widzowie, i dzisiaj pójdziemy zbudować coś tam pod tym, żeby zrobić jakieś mini miasteczko dla mnie. Nikt o tym nie będzie wiedział, nie może się nikt o tym dowiedzieć, bo ja nie wiem, komu teraz mogę ufać, widzowie. Każdy może być teraz pod władzą Hejtera, każdy może mu się podlizywać i to może być koniec, ale ja na to nie pozwolę, widzowie. Zostałem sam na lodzie, po prostu sam na lodzie zostałem i dzisiaj pójdę tam i postaram się zrobić coś niesamowitego. Nie mam żadnych potek na niewidzialność, to jest pierwsze primo, czyli jest już tragedia. Drugie primo, no muszę być po prostu ostrożny, jak będę tam gdziekolwiek chodził, będę musiał patrzeć, z daleka się trzymać od każdego niku, od każdego po prostu, który tam będzie, kto tam będzie. No i liczę, że uda mi się po prostu ta misja, bo ta misja nie będzie prosta, widzowie. Trzymajcie kciuki, zostawiajcie łapę do góry, a przede wszystkim subskrybujcie, żeby wybić milion na tym kanale, także wpadajcie na wszystko i padajcie oczywiście na Paleonstyle, to już znacie, widzowie. Płyńmy przed siebie, elegancko, tutaj, no i ktoś do mnie strzela, nie. Płyniemy dalej, dobra, teraz ja naprawdę, to jest stres na maksa, zbliżamy się już do Palionowa. Teraz pytanie, czy wszystko mi się uda zrobić. Nie wiem, ale zaraz będziemy przy banku, tak? Jezu, musimy jakoś na obkoło, widzowie, musimy przejść. Po lewej stronie mi się wydaje, że przejdę, bo tam zawsze najmniej obok szkoły. Tam najmniej ludzi chodzi, praktycznie nikt tam nie chodzi, także wydaje mi się, że to jest idealne miejsce, żeby przejść i przezwyciężyć. W sensie, no, zbudować cokolwiek pod Palionowem, żeby nikt o tym nie wiedział i żebym tam mógł na spokojnie, przede wszystkim, żebym mógł tam żyć. To jest też ważne, żebym mógł tam żyć w ogóle jakkolwiek. Zrobić tam farmę, jakieś mini rzeczy, cokolwiek i nadzorować, po prostu mieć dostęp do Palionowa, tak? Ja nie pozwolę na to, widzowie, nie dam sobie w kaszę dmuchać. Dobra, idziemy tędy. Pierwsze co, jak ktokolwiek mnie zobaczy, jest koniec. Także, widzowie, stres jest nieziemski. Po prostu jak mnie zobaczą ktokolwiek, to jest szansa, że po prostu Palionowo zostanie usunięte. A nikt tego z nas nie chce, prawda? Budowaliśmy to półtorej roku i jak takie coś się stanie, to po prostu... No załamie się totalnie i nie wiem, czy dam radę wrócić, ale dobra, idziemy oczywiście wszystko naokoło. O, sprawdźmy w ogóle w tym domku, czy cokolwiek jest, jakieś rzeczy, które by mi się mogły przydać. Ognioodporność, no, tak średnio może mi się przydać ognioodporność. Diamenty! Kolejne diamenty i fajerwerki, i zielone nawet! Elytrę mamy, już to tam olać, sikierkę mamy, kilofy mamy, strzał nie potrzebuję, ognisko sobie wezmę, żeby tam może postawić blok jeszcze diamentu, no pewnie, że bierzemy marchewki, żeby farmę zrobić. No oczywiście, że tak, czekajcie, musimy sprawdzić każde skrzyneczki, czy wszystko się zgadza. Czy jest tutaj cokolwiek więcej? W piecach, w dozownikach, nic. Czyli, o, mleko może się przydać, kompas, pszenica na chleb, ale damy radę, kurde, za dużo już mam tych rzeczy, po prostu mi się to nie zmieści. Jezu, jak tu coś będzie. Ja muszę zlokalizować, gdzie ktokolwiek jest, widzowie. Ale będę szedł jak ninja. Zostaw mnie. Nie zdradzaj mnie. Zgiń, nie zdradzaj mnie. Nie zdradzaj mnie, jakbyś mnie zdradził, to koniec był twój i tak. O, dobra. Tak, trzeba zejść tutaj. Ja nie mogę. Proszę, żeby mi się nic nie stało. Mi, nie Palionowu tak naprawdę. To mi nic nie zrobią. Dobra, nie, jeszcze szkielet. Proszę. Tu coś jest? Śnieg, lód, nie. Creeper jeszcze, jak to nie, jak creeper, nie! Nie wybuchaj, dobra, jest ktokolwiek tutaj? Skąd ja mam zobaczyć, gdzie kto? Tu coś jest, patrz. A, to jest stary dom Bzyka i tu jest... co my tu mamy, czy cokolwiek możemy się... Nasiona do farmy! Drzwi, drewno jakieś mamy, z drewna możemy już... Dobra, idziemy dalej, ziemniaki! Tak. Patrzcie, wszystko pod nosem, dobrze, idziemy tędy. Dobra, już nie mam miejsca.
Gdzie jest ktokolwiek? Dobra, osadnik, osadnicy. Dobra, nie, idę do tyłu szkoły, co ja robię? Od tyłu, od tylca szkoły, dobra, proszę. Niech wszystko pójdzie po mojej myśli. Wejdę na dach, widzowie. To jest idealny moment, żeby wejść na dach i sprawdzić, czy ktokolwiek tutaj jest w pobliżu. Bo po prostu będzie tragedia. Tam nikogo nie widzę. Widzę Yetiego! Dobra, jest u siebie na szczęście. Hater? Hatera nie widzę. Jest Yeti. A gdzie jest jeszcze ktokolwiek inny? Gdzie jest ktokolwiek inny? Zostaje hater i bzyku. Hater i bzyku. Gdzie oni są? Yeti jest tam... Dobra, dobra, idziemy, widzowie. To nam się uda, to nam się uda, proszę. Proszę, proszę, proszę. Dobra, wchodzimy do kolejnego domku. To jest chyba dom siostry Emilii. Pójdziemy tutaj, widzowie. Ja przepraszam, że poszperam, ale ja potrzebuję jak najwięcej rzeczy po prostu tam. Shulker, shulker. Drewno, drewno tu jest jakieś. Szkło, czy mi się przyda szkło? Raczej nie, bo to będzie w podziemiach. Latarnie. Tu mamy latarnie. Dir, dir, tutaj nic, tu nic. Dobra, 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 tutaj. Dobra, nie, idziemy, wychodzimy stąd. Wychodzimy stąd, jak się stresuję. Może do Emilii pójdziemy, przepraszam, że niszczę żywopłody, ale to jest waga życia i śmierci. Dobra, wchodzimy tu. Szybko, gdzieś. Gdzie ona ma magazyn? Gdzie są jej rzeczy? Szybko. Dobra, ja ogólnie będę wychodził co chwilę, będę zbierał. Jest zielone, te zielone nie będę ich zabierał. Dobra, wychodzimy stąd, już nic nie zbieram. Po prostu idę, widzowie, bo za długo jestem na zewnątrz. Po prostu jak mnie zobaczą, to jest koniec. Proszę, żeby tu nikogo nie było. Tu jest jakiś piknik, okej, tu nic nie ma. Boże, boże, jestem teraz w centrum prawie. Jestem prawie w centrum. To może być koniec, nie mogę tak chodzić. Dobra, idziemy tędy, szybko. Tutaj, skok, skok, skok. Nikogo nie ma. Dobra, 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 idziemy, idziemy, idziemy. Dobra, dawaj, 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 tutaj, 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 tutaj. Gdzie idziemy, gdzie? Tutaj? Ja pamiętam, że tam w wodzie było już coś rozpoczęte. Więc nie wiem, czy tam coś robić, ale ja bym to zrobił gdzieś w centrum, bym to musiał zrobić. I sobie to było najlepsze, jakbym to zrobił. Ale jak ja mam się dostać do centrum? Jak? Jak ja mam się dostać do... Muszę zrobić tajemne wejście gdzieś. Gdzie, gdzie, gdzie? Boże, to jest tragedia! Jest tu ktokolwiek? Nie ma nikogo. Jak ja tam, to jest niemożliwe. Ja robię ryzyko życia. Są tu niki, są niki. Hater tu jest! Tu jest hater, dobra, nie możemy, musimy gdzieś przejść. Gdzie mam wejść, żeby zrobić sobie tą... Może tutaj. Tu coś, tu jest takie fajne miejsce, czy to jest... O, tu łatwo będę mógł wychodzić w drugą stronę, więc może tutaj. Kurde, gdziekolwiek, muszę zacząć budować. Gdzie to zrobić, żeby to było idealne miejsce? Ja musiałem się namyśleć, bo nie wiedziałem, gdzie to zrobić, ale... Dobra, robimy to tu. Widzowie, to jest chyba idealne miejsce, naprawdę. Ale tu jest żela... O nie, ale przestanie beacon działać? Dobra, nie przestał. Na szczęście nie przestał. Czekajcie, żebym się też źle nie wkopał gdzieś. Jak to głęboko zrobić? Może gdzieś tu? Tutaj? Dobra, zaczynamy kopać. Ja muszę zrobić swoją bazę, ale oni mogą mój nick widzieć. Tutaj jest Bzyku, hater Yeti, oni razem są teraz. Ja wiedziałem, że Bzyku już będzie z nimi. Wiedziałem, że tak będzie, moi drodzy. Dobrze o tym wiedziałem, nie? Naprawdę. Dobra, zróbmy tak. Ja potrzebuję zrobić crafting. Od razu sobie gdzieś położę, gdziekolwiek. Dajmy to od razu w skrzynkę też, gdziekolwiek. Ja sobie pochowam wszystkie przedmioty, bo ja mam taki harmider, że ja nic nie widzę, co ja mam robić. Musimy przeanalizować, co po prostu robimy. Tutaj mamy to. Na razie zróbmy wielką dziurę po prostu. Jak zrobimy wielką dziurę, to dalej będziemy mogli myśleć, jak to po prostu udekorować. Jak zrobić tutaj miejsce do życia. Moi mili, wyrównałem tak, jak ma być. Niestety straciłem z lokalizacji tych przeciwników moich. O, nie, jest tam. Dobra, Bzyku jest... On jest chyba u siebie w domu. O kurde, dobra. Dobra, ja buduję. Ja po prostu buduję. I tutaj takie coś jest w ogóle. Do czego to prowadzi? Do czego to prowadzi? To jest coś od Dave'a? Ej, co to jest? Czekaj, 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 czekaj. Co to jest? Gdzie ja jestem? A! No nie gadaj. Dom Dave'a, widzowie. Będę miał dwa miejsca wyjścia. Ale kozak. Dobra, 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 dobra. Mamy to. To jest idealne. To jest idealne. A tu coś jest? Nie. I mamy taki przesmyk. Dobra, dobra. A tu coś jest jeszcze? Jakie zejście? Lód? Ej, nie, 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 nie. Czekaj. Co to może być? Czekaj, ja muszę wziąć powietrze, bo zginę. Ale
Co tam jest? Ej, będziemy mogli mieć jakieś przejście do czegoś, czekaj. Dobra, płyń. Dobra. Tylko lodu już nie będę miał. Aha, co to jest za rzecz? Dobra, kop to. Co to? Gdzie my jesteśmy? Co to jest za miejsce? Ja chyba wiem, to jest ten... To jest w domu Dave'a, spad. Patrz, kolejne wyjście jest. Ej, może tu zrobimy sobie tą bazę? Przecież Dave pewnie już o tym zapomniał. Mamy gotowe miejsce na bazę, widzowie. No dobra, czekaj, tutaj jest, to jest ten przesmyk, czyli tędy będę sobie wchodził. Ja nie mogę, ale żeśmy się ustawili, tu jest tyle rzeczy teraz. Patrz, no przecież to jest piękne. Tu też będzie wyjście. Że to jest wszystko perfekcyjne, naprawdę. Dobra, tylko to zakleimy sobie, zrobimy po prostu jedno wyjście, taką tą fontanną najwyżej. No ale na sam początek zróbmy, nie wiem, podłogi. Cokolwiek, działamy, widzowie, trzeba zrobić podłogę. Także klikamy i zaraz będziemy robić też ściany. Wszystko po kolei, żeby też, żebyśmy tu żyli, no troszkę tu będziemy żyć. Także żeby to nie było jakieś po prostu mega brzydkie, nie? Dobra, tak tu zrobimy, a tu będziemy wchodzić w takim razie, cyk. Tu będziemy wchodzić i tu trzeba zrobić więcej, elegancko. No i tu będzie wyjście do tego, o kurde, dobra. No, to będzie grube, widzowie. Mamy już naprawdę obmyślany plan, jak się poruszać i tak dalej. Ja nie wiem, czy mam cały czas na shifcie stać, po prostu jestem też mega w centrum. Ale przynajmniej mam wszystko pod kontrolą tak naprawdę, nie? Wszystko będzie pod... Co to za dźwięk? Co to był za dźwięk? A gdzie on... Dalej bzykuje złość. Dobra, oni są coś, co tam robią, więc tam nie interesuje mnie to aktualnie. Działamy, lecimy. Mamy cobblestone'a. To możemy coś z cobblestone'em pomieszać, kurde, bo i tak nie mam zbyt dużo tutaj nowinek. Oczywiście mój kolorek musi być. Tu zaznaczymy to wyjście elegancko. Świetnie. I teraz tak, jak te ściany miały wyglądać? Możemy zrobić tak. Cyk i zrobimy... ściany w ten sposób, bo tego też nie mam dużo, kurde, a chcę, żeby coś zielonego tutaj było, tak? Żeby to było palionowe jednak. Dobra, tutaj, elegancko. A tu można cobblestone, no cobblestone nie jest zbyt piękny, ale też, chociaż drewno mógłbym dać, ale nie, dobra, olać. Widzowie, to jest baza, w której mamy po prostu przeżyć i git, nie? Tego mamy pod dostatkiem, także z tego zróbmy po prostu resztę. Bo zostało mi 18 tych bloków, no to jest niemożliwe, żeby mi do czegokolwiek starczyło niestety. I zrobimy jeszcze z czegoś sufit. Z czego by zrobić sufit? Dlatego kobla mamy ultra dużo, przez to, że tą dziurę tutaj kopałem. Tylko co tam, tam też jest brzydko, tam trzeba też, bo tam jest wszystko takie poniszczone. Nie wiem, co tam się, jak jakiś huragan by tam przeżył, tam w tej bazie Dave'a jakby. Ale Dave pewnie o tym zapomniał, nie widziałem, żeby on tam był w ogóle w ostatnich czasach i to mega długo, także wydaje mi się, że to jest idealne miejsce i będę miał takie dwie przejściówki, jakby to nazwać. Nikt nie będzie wiedział, że jak przejdzie przez wodę, to po prostu dojdzie do mnie, także to jest idealne. Dobra, tutaj jeszcze sufit jakiś by trzeba było dorobić, tu jest fajne przejście, świetnie, tutaj cyk, zrobimy to, żeby tu chociaż... było troszeczkę ładniej, ale to można tak zrobić w sumie. I tak przecież wejdę. Elegancko. Dobra. No to teraz tak. Sufit czy z tego samego? No chyba z tego samego zrobimy, więc z drewna i... Dobra, wykończenie na razie jest takie. Tu starczy, tu zrobiłem wyjście z klapą, chociaż żeby jakkolwiek było to ukryte, ale i tak każdy by otwartą klapę. Ale już lepiej dać tą klapę. Dobra, ja tu jakieś latarenki poustawiam w jakichkolwiek miejscach. Żeby było jakoś przytulniej, świetlniej, jakby to nazwać. Dobra, tutaj cyk, gdzie tu jeszcze dać? Tu jest środek? Nie wiem, czy tu jest środek. Damy tutaj, żeby było niby tu elegancko. To nie jest równe, to tam olać. Dobra, zróbmy sobie teraz tak, żeby mieć dostatek żarcia, chociaż na razie mamy i tak dużo jedzenia. Możemy zrobić faremkę. Mamy dirta, mamy nawet trawę. No ale dobra, to zróbmy nieskończone źródełko wody, chociaż tego... Tą farmę bym zrobił gdzieś indziej, czekaj. Sprawdźmy, jak wygląda tamten pokój jeszcze raz. A nie, to jest tam, płyń. Płyń, mamy wejście do tylu miejsc teraz, tu jest tyle podziemnych rzeczy na tym palionowie. Dobra, mamy coś takiego, tu w ogóle coś cieknie, to ja to od razu zamuruję, żeby nie ciekło i nie przeszkadzało. Tutaj posprzątamy jakiś dirt, co tu się działo? Tu jest jakaś klapa. Aha, chyba wiem, do czego to jest klapa, zaraz tam pójdziemy. Niebieskie rzeczy, oczywiście hejterowe rzeczy, nienawidzę. Dobra, tu jest jakiś dywan.
Co tu się działo, widzowie, w tym miejscu? Grup Dave'a, ja nie mogę, już nie pamiętam, co to był za content wtedy, nie pamiętam totalnie. Ale lepiej to zabudować, nie? Na razie. Czemu tu są groby jakieś? Ale tu byśmy mogli sobie strzelić tą farmę. To jest to miejsce, jest nam totalnie niepotrzebne. Ja nie mogę, no! Co tu jest? Ile diamentów! O kurde! Widzowie, ja już nie pamiętam tych rzeczy. Wszystko już powoli przygotowane, to na pewno się uda. Co to są za rzeczy? Robimy tu drabinę. Kurde, nie starczyło. Dobra, ale będę tutaj kopał najwyżej ten. Cyk, cyk. To będę wiedział, tu będę wiedział. Zrobimy tutaj, widzowie, klapę, żebym wiedział, że tam cokolwiek jest. Dobra, teraz tak. Czemu to jest tak brzydkie w ogóle? Tu jest obsydian, tutaj cieknie, nade mną jest chyba woda prawdopodobnie. O, a tu co jest? Tutaj też muszę wejść. Ale tam na 100% wejdziemy, tam jak palią. A tu jest drewno, coś mi tu śmierdzi. To sprawdzić, nie? Wiedziałem, co to jest? Co to jest? Tu jest, patrz, no. To są te diamenty, co tutaj przed chwilą byliśmy. Ja nie mogę, to się wszystko łączy, dobra. Tylko tu nie chcę spaść, nie? To ja zrobię to tak. Kurde, no. Jezus, jakbym teraz spadł. Dokąd to prowadzi? Dobra, nie, ja wracam, nie? To jest zbyt ryzykowne. Ja nie idę. Ja tego nie robię. To jest niepotrzebne. Już zróbmy tą faremkę, widzę. To tamte rzeczy już mi są totalnie niepotrzebne, są zbędne. Wyjdźmy stąd. O Boże, będzie się działo, naprawdę. Będzie się działo. Ja nawet, kurde, obsydian jest taki, że ja nie wiem, gdzie cokolwiek tutaj jest, nie? Dobra, zróbmy tą farmę. Może tutaj, nie wiem, gdziekolwiek. Tu będzie git miejsce. Tu są jakieś stare dzieje, moi drodzy. Tylko tu muszę wszędzie dirta dać. No ale to olać, nie? To wszystko jest nieważne. To wszystko jest nieważne. Tu damy wodę. Tu damy wodę, elegancko. Robimy to z prowizorka, widzowie. To jest, tu mamy przeżyć, a nie żeby to było jakoś najpiękniejsze w świecie. Okej, tutaj. Dobra, wodę też mamy pod dostatkiem, nie wiem, znajdujemy się na takim zbiornikiem. Także z tym też jest totalny light. Mam jeszcze dirta trochę. Nie! Ile mam jeszcze dirta? Bo kończy mi się. Skończył mi się dirt! Chciałem to wypełnić chociaż do końca. Dobra, pozbieram z tych, nie wiem, czemu tu jest też dirt w ogóle. Kto tam jest? Bzyku, ale on stoi w miejscu, dobra, oni nie gadają chyba ze sobą teraz, więc jest git. Dobra, zbieram całego tego dirta stąd. No nie wytrzymam, no co to jest za kolejne? Widzowie, ja odnajduję cały czas nowe rzeczy. Co to jest? Patrz! Nie, no dobra, to jest zbyt grube, widzowie. To wszystko się łączy w jedną całość, nie? Te palionowo. Ja będę miał przejścia do wszystkiego. Dobra, dam tutaj netherrack, żeby wiedzieć. Albo nie, zielone. Żeby wiedzieć, co tutaj jest. Że coś tam się faktycznie znajduje, nie? A tak to zakryjemy to cobblestone'em i tyle, a tego dirta wykopiemy. Bo może się przydać do naszej farmy, a wyjść teraz nie możemy. Tu jest coś pewnie też, nie, jednak nie. Już kurde, tyle tych tajemnych rzeczy, a tutaj co jest? Już tyle tych tajemnych rzeczy tu jest, że to jest dla mnie nienormalne. Dobra, tu zakleimy, cyk, elegancko, tu zakleimy. No pięknie, w sensie jest to okropne ogólnie, nie, ale zróbmy, żeby to jakkolwiek wyglądało. Jest gitarka. Jest gitarka, da się tu przeżyć, woda cieknie cały czas na głowę. Ale to jest najmniej ważne, moi mili. Dobra, tutaj robimy i zostało mi 8. Okej, okay, no ale idealnie na wejście, patrzcie, tutaj będzie tak ładnie. I teraz tak. Muszę przynieść wodę zewsząd. Zewsząd potrzebuję wody. O kurde. A, to jest nieskończone źródło, elegancko. Woohoo! Robimy farmę, będziemy mieli żarcie i wszystko pod dostatkiem. Dobra, patrz, no nieskończone źródło wody. Mogę sobie chodzić i chodzić. Cyk, 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 cyk. I zaraz będziemy siać. Siać zniszczenie, haha, śmieszne. Dobra, tu to dajemy potem motyczką, wszystko upiększamy. No i będziemy mieli to gotowe tak naprawdę. Tylko co mamy do żarcia, tam wszystko zostało chyba. Dobra, zróbmy byle jaką motykę. Chociaż drewniana to się pewnie, a nie, nie, mamy tutaj kamienną, także. Elegancko, dobra, także robimy tak. Ciekawe, czy mi ta kamienna starczy na to wszystko. W miarę szybko się zużywa. Cyk, 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 cyk. Kurde, farma, nikt się nie... Nikt się, każdy będzie myślał, że mnie już nie ma na palionowie, że mnie wywalili. A ja pod palionowym se tu robię bazę, widzowie. Nikt o tym nie będzie wiedział, nikt o tym nie będzie wiedział. Elegancko, o nie, przepraszam. Teraz tak, zrobimy sobie tu schodki, żebym mógł sobie tu na luzie wchodzić po te żarełko. Świetnie.
Co jeszcze? To zabudujemy, żeby tu nie było przejścia. Elegancko, cyk. Te groby to na pewno niszczę, to niech się ulotni stąd. Tego tu nie chcemy, dobra. Tu jeszcze damy latarenkę, żeby było światło, to dawało światło temu jedzeniu. Idziemy po plony. Dobra, plony mamy, możemy siać powoli. Marchewki najdalej, bo marchewki tam najmniej dają, ale żeby se były. Takie jest moje zdanie. Najważniejsze dla mnie są ziemniaki, bo ziemniaki dają najwięcej jedzonka. Także no, przeżyjemy, jakoś... Czemu nie mogę tego zasieść tu? Chcę zjeść, ale ja chcę... Nie mogę za... Tu się nie da zasiać nic. Patrz! Zepsuty ten, dobra, nieważne. Będzie odstęp. Czemu nie mogę tego sadzić tutaj? Światła nie ma, czy co? Światła nie było, nie wierzę. Tu też nie ma światła, dobra. Nawalę tych latarenek, żebyście mieli wszędzie światło i żebyście mi nie narzekali jakkolwiek. Ziemniakami wszędzie tutaj oblepimy elegancko, mam tego prawie stack, także no wystarczy na wiele. Tutaj. Kurde, zwierzęta by się też przydały, nie? Jakiś enchant zrobić potem. Dobra, tu robimy nasionka. Jezu, że ja będę żyć pod nimi, a oni nie będą o tym wiedzieć. No, jest to grube. Dobra, wszystko jest zasiane. Elegancko. Niech się to robi, widzowie. Ja na razie będę kończył ten odcinek. Widzimy się jutro w kolejnym. Zobaczymy, czy wyjdziemy na palionowo na światło dzienne, czy będziemy dalej działać tutaj. Tego jeszcze nie wiem. Zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie kanał i na razie.